Cześć, witajcie, z tej strony Agromati. Witam w kolejnym odcinku na pośrednia wieś V7. Po dość dłuższej przerwie dzisiaj zaczynamy bicie ze zbieraniem bel w akcji Ursus C328, autosanka oraz 60. Więc tak, zbieramy sobie nasze 3 belki z poprzednim odcinku. Jak ktoś nie widział, to zapraszam, prosowaliśmy je. Poza odcinkiem widzicie, została zmieniona tekstura bel na bardziej realniejszą. O co mi chodzi, bardziej realniejsza? Gdzie tekstura po prostu wygląda bardziej po takiej presie naszej niż po jakiejś takiej, właśnie mówię, jak to była po takiej nowej presie. Tak więc myślę, że jak najbardziej spoko. No i co? Dzisiaj oprócz zbierania naszych 3 bel, na pewno sobie popryskamy nasze pola, bo wypadałoby, w kolejnym odcinku zajmiemy się na pewno już niwami. No i tak, jak widzicie, no tak się procent nasz Ursus w włożeniu bel. Myślę, że tekstura bel naprawdę bardzo fajna i fajnie to wygląda. Widzicie też lepsza jakość, ponieważ dodałem shadery. No niestety, jak wiecie, odcinków o tej serii nie było bardzo dawno. Kurczę, szczerze powiedziawszy, nie było czasu. Bo teraz, jak wiecie, zaczęła się szkoła, już pierwszy tydzień za nami, tak więc no, spoko. Ogólnie nagrałem to w sobotę, mam nadzieję, że to wpadnie w środę albo w czwartek. Nagrałem, mówię, trochę na zapas mówię, bo powiem szczerze, w roku szkolnym teraz, jak mam lekcję, kończę, no gdzieś około 15:00 i naprawdę ja nie mam kiedy sobie usiąść i sobie no, po prostu normalnie nagrać. Mówię, nawet jest po prostu ciężko coś sobie ogarnąć innego. W realu nagrywania to już nie wspomnę, choć udało się nagrać dzisiaj, bo nagrałem w sobotę obory, więc zawsze coś. Dobra, to sobie będziemy z natura, nie będziemy specjalnie tej 60-ką podjeżdżali. Ale to sobie po prostu rozładuję, żeby mówię, to było spoko. Myślę, że fajny odcinek, coś innego. Takie belki ogólnie, przepraszam, że mówię sobie, że jak deszcz pada, no ale mega ulewę za oknem. Tak więc no cóż. Belki będziemy sobie składowali na razie koło tej bramy. Tak czy mówię, mam na razie 3 belki, więc. Czy, aha. Musimy uważać, bo tu jednak płot nie ma kolizji. Jak po prostu jak to wyglądało. A szybko sobie teraz polecimy pod dwie nasze belki na 60. No i tak, dlatego no nie było tej serii, ponieważ nie było czasu. Live gdzie też nie było, bo mówię, też nie było czasu na live'y. No i co, jak ta, czy ta seria będzie, powiem tak, nie wiem. Seria, jak będę miał czasu, nagram. Ale na szczęście jest, no jest kilka serii. Od małego dużego, PG Bruzda, bo już nagrałem w trójkę, bo już Mateusz miał kartę graficzną, bo wtedy nie miał. Jest jeszcze Hobergman, jest Lubelska, jest Dolnośląska, są Speedruns, no mówię, jeśli chodzi o filmy, to postaram się, żeby te dwa filmy tygodniowo wyszły. No niestety, mówię, na więcej ja raczej nie mogę sobie pozwolić, bo powiem szczerze, nawet nie mam czasu, kiedy zrobić miniaturki, bo ostatnie dwa tygodnie muszę sam odkryć miniaturki, bo grafik, no po prostu się nie odzywał, ale wszystko ogarnięte, raczej by dalej robił, tak więc mam nadzieję, na to, że nie będziemy po prostu już miniaturyczkę łączoną ze 4 zdjęcia, jak mówię, spoczko, czemu nie? No i co? No dzisiaj sobie popryskujemy. Opryskałem sobie wyjątkowo 60, ale nie chcę mi się tej 55 specjalnie odpinać, bo raczej no będzie chodzi o znów przesłanie przed belkiem, więc mówię, no po co to wszystko tu rość, znaczy tego, to chwyt, tak obciąłem, nie ściągnąć, mówię, to jest tylko niepotrzebna zabawa. No i tak, poza odcinkiem widzicie, no ktoś może pamięta, mamy mniej pieniędzy. Mamy mniej pieniędzy dlatego, że kupiłem oprysk płynny, bo nie mieliśmy jakiegoś, nie tylko po prostu środek chwastobójczy. No, a że no pszenica ma chyba już przed ostatnią czy ostatnią dawkę. Co ja mówię? Fazę po prostu rośnięcia, tam więc no wypadałoby to opryskiwaczem, bo rośnięcia będzie troszkę średnio wyglądało. No to coś innego, opryskiwaczem sobie pojeździmy. Dobra, my trzy belki obok siebie ułożone, mi się podoba, spoko. Mega się podoba tekstura bel, mam nadzieję, że też mówię, jeśli dajcie tego hashtag normalny tekst tego hashtag bela przynajmniej na serduszko. Zobaczymy, kto ogląda 4 minut odcinka. No i syk, dobra. Odpalamy na szybkości. Tą oto saneczkę, mówię, tu saneczka nasza gdzieś byle gdzie stoi, też tak będzie nasza byle gdzie stoi. Ponieważ po prostu mówię, na razie nie musi być jakieś, mówię, najlepsze miejscu. Bo ogólnie też na kolejny odcinek będzie w autosankach dostawała burty normalne do włożenia... czego? Pszenicy, bo będzie zaczynać już nie ma pszenicy, bo chciałem chyba tylko 3 pola pszenicy, nie mamy ani rzepaku, ani niczego innego. Więc no, będzie zaczynać taki tak od tego. Ogólnie są shadery, troszkę ze sobą pozmieniałem tekstur kilku upraw zbóż, tak więc myślę, że spoko. Ogólnie opryskiwacz musimy wytargać, bo go nie przypimy, prawda, już niekiedy się wytarguje, więc no. Musimy jednak opryskiwacz wytargać. O, jakie ciężki, dobra, wytargaliśmy, więc spoko, dobra, podłączamy. Wałek też tam się podłączył, tą chęć, jak bez nogi podłączył, dobra.
Tam właśnie tego Mausera, bo tak to się nazywa, ta cała paleta z obryskiem. No i spoko, tankujemy sobie. Ogólnie fajnie też, bo 60 bardzo daleko podnosi ten oprysk, że po prostu nie będą chodzili o te... O co? No roślinki. Dobra. Wydaje mi się, że jest zatankowane, tak, bo tu mało ma. Ogólnie, ktoś pamięta, my tu pole obok gospodarstwa, tak, i będziemy tu, będziemy, znaczy będę tutaj na pewno chciał pozbyć się tego i tu posiemy łąkę, bo tu jest za małe jest normalne pole, znaczy, o wiecie o co chodzi, tu jest cała nasza łąka, jakby po prostu takie trzy małe łączki będę miał jak na razie, bo się przydałoby więcej tych łąk, bo wiecie, no, ciężko jest tym. Dobra, czy to jest nasze pole? Mówię, na tej apie nie grałem dość dużo czasu, tyle ile wy tego nie oglądaliście, mówię, więc przepraszam z góry, że mówię. Mogę być troszeczkę tak matwany, bo szczerze nie nagrywałem około 3 tygodnie na singlu. Chłopaka się nagrywaliśmy, ale wiadomo, ktoś jednak coś po prostu tam coś mówi i tak dalej, a tak to kiepsko. Mówię, na to muszę się przyzwyczaić na singlu, bo no jednak tego singla nie było dość sporo. Dobra, lecimy sobie. A zobaczymy, czy w ogóle to działa, bo tu mamy ile mamy nawiezienia. Tu mamy nawiezienia 50. Popryskiwacze powinniśmy mieć setkę. Jest setka, tam jest spoko, czyli oprysk działa. No moim zdaniem fajnie wygląda na środku są opryskiwacze, bo jest ten opryskiwacz w głowie i nie haczą te roślinki, o to mi właśnie chodziło. Tam jest lecimy sobie, no i weź też 60 porujemy, bo jak wiecie, no większość na razie prac, no małe usłudzik 28 robiła. Ogólnie będzie też remontura. Mam na nie w kolejnym odcinku go wremontuję, bo też po prostu się przyda, on taki zadrachany. I ogólnie mam taki właśnie mega pomysł, że kilka maszyn będziemy odremontowywali, ale wiecie, na razie mamy no bardzo mało pieniędzy, więc muszę no zarobić na tę remonturę, więc na razie po prostu tego remontu nie było. Musiał być mój ten mały zaraz tym nawozem płynnym. No myślę, że to spoko. Ogólnie trochę mogę dać to niżej, ale wiecie, to niżej to już no lance, aż lance nie haczą, ale no tak to dziwnie wygląda. Moim zdaniem jest lepiej po prostu takie zburze, wiem, może trochę a za bardzo, ale jest dobrze moim zdaniem. No i co? Dużo spytało, jak tam w szkole i tak dalej, bo były dwa live'y, jak była szkoła, udało się zrobić. Szczerze powiem, że w szkole mam tak, no chodzę do techniku informatycznego, no, mega klasa, dość dużo, bo mówię, 24 osoby, więc dzieje się. No niestety nie mam szkoda, bo nie mam przyjaciela, jednak, którego po prostu znam 9 lat, chodzi po prostu właśnie do równoległej klasy, nie miał się po prostu z kim przemienić. Szkoda, no ale cóż, mniejsza o to. No i co, no powiem, plan lekcji jest masakrycznie moim zdaniem zrobiony. Też już się wypowiem, po taki no, równie ciekawy temat. W piątek mam 8 lekcji od 8 do 15, z czego nie mam żadnych informatycznych zajęć. Aż, no wiecie, klasę informatyczną, potem mam matematykę, geografię w ten dzień, w ten piątek, tak? A na przykład cyk jakiś dzień, na 6 lekcji 4 godziny informatyki, na 8 lekcji inne też. No moim zdaniem, no w ten piątek, to ostatni dzień, to wolno było jakoś więcej informatyk, ale nie na koniec tygodnia. Zero informatyki, najcięższe przedmioty. Ale to nie wszystko, było jeszcze 8 lekcji. A na przykład poniedziałek mam 6, no kurczę, no wiem, rozumiem, bo nauczyciele i tak dalej, to nie zależy ode mnie, no ale mówię, no szkoda. Bo mam strasznie plan pokopany, jeżeli chodzi o nagrywania i to... Real to tam jeszcze da się jakoś ogarnąć, bo to no na przykład nie wiem, kiszonka zobaczyłem, bo kiszonka 20 września tam, znaczy naszym, tam gdzie nagrywam będzie, bo jak wiecie ostatni film z kiszonki był na usługach, to nie widzę, to zapraszam serdecznie. No i powiem tak, no fajnie by było, no bo pewnie zaczynam kosić na kiszonkę na weekend, nie wiem, w piątek. No i w piątek było po 15 w domu, jak chodzi o 15-15, no i no ciężko będzie, bo jednak gdybym wracał o 13, po 6 lekcjach, znaczy o tej 13.30, to jednak po prostu są, no, gdzieś 2 godzinki. No ale cóż, no nic z tym nie zrobię. Mogę pomalować, ale to nic nie da. Ale mówię, no... Powiem szczerze, że wczoraj był piątek, wróciłem, byłem tak zamulony. Nigdy nie piłem, tylko musiałem sobie napić się, bo ja po prostu nie miał. Ja o 20 sypiałem, bo znaczy musiałem tutaj puszczać muzykę tu coś. Więc mówię, no masakra jest ta. Ista masakra, jeśli chodzi o ten plan lekcji, bo po prostu no wykańcza człowieka, że na mówię, dzisiaj sobota. Wstałem o tej 9, ale dalej jestem wykończony, bo też nagrywam, no wiecie. W sumie kierunku nie potrzebuję, jak na moich polach będę jeździł. Natomiast jak to będzie na dłuższą metę, powiem tak, okaże się, nie chcę nic obiecywać, jak te filmy będą, na pewno będą filmy tak, serie typu Speed Games od Max Dużego, to na pewno będzie kontynuowane, nie wiem jak z Bruzdą, bo z Bruzdą jest znów taki problem, że chłopak lubi nagrać po 23, tak samo to było, a czyli o 23 i 22, tak samo to było w wakacje, wakacje to okej, okay, jeszcze jakoś tak dało się zgrać, ale teraz,
Powiem szczerze, boję się, na pewno tak będzie, że kilka odcinków będzie beze mnie. Bo ja po prostu nie mam czasu na takie godziny. Ja po prostu mam taki wykończony wczoraj, że ja się przyznam szczerze, ja nie mam siły jeszcze siedzieć na kompie po całym dniu, po 15 w takich przymiotach i jeszcze nagrać bruzdę. Ja wiem, poświęcę Dawid, no ale jest to no niestety, no mówię, gdyby chłopaki nagrywali na godzinach, a nie nagrywają, no i no cóż. No cóż ja mogę, no niestety. Ale postaram się, że ta bruza była. Ogólnie z bruza być po mieście chyba w poniedziałek, mam nadzieję, że była. Bo raczej, no, raczej powinna być. Jak pamiętam, to pole jest jakoś dzielone na kilka kawałków, bo zrobił połowa pola sąsiadem, no i idiota sąsiad zasiał też pszenicę. No trochę kiepsko. Mam nadzieję, że nie, bo ogólnie to będziemy wchodzili w rzepak. Bo by się na tej serii rzepaku nie było. I teraz będę chciał sobie po prostu no iść w rzepak. Jak to wie, to zobaczymy. O, bo to jest całe moje pole? Nie zapomniałem, czy to pole może jakieś im się mylą, nie wiem, czy mi się nie myli tamto pole obok. Kurczę, bo wiecie, ja już nie pamiętam nawet, nie? Bo to jednak, no nie grałem x czasu, zobaczę. Na kogo pole należy? Daniel Kochler, no dobra. Tam Danielowi sąsiadowi troszeczkę popryskam przy okazji, no bo tak to nie ma sensu. Skoro tak, no lancą chyba za więcej, no nic nie zrobię, bo lancą nie są, nie jest jak złoży, że wiecie, jedną lancą popryskam, drugą nie, o szkoda. No cóż, ile mamy tego nawozu, jeszcze musimy zaatakować sobie, bo na kolejne pole nam raczej nie wystarczy on. Bo już sobie popryskam cię na pole, no mówię, że po prostu zrobić wszystko w tym odcinku, co chcę. Wiecie, łąki też, niestety łąki się nie da nawozić, szkoda. No mówię, łąki muszą tak być jak są. No cóż, życie, dobra. Tu sobie jedziemy, tam się to wszystko poskłada. Ja wiem, powinien stanąć, że to się poskładało, no ale to jest bez różnicy, bo to tak się poskłada na transporcie, no bo wiecie. To niby się rozkłada hydrauliczny, taki nasz opryskiwacz, ten termit. Czaska, to by się, no dobrze, my kabinę, bo nasi byśmy tu wypadli z niej. Ale dajemy radę, dobra. To mi się dobrze, dobra, nic nie jedzie, to mi się dobrze wydaje, że chyba jednak na czuję, ale po prostu mówię, ja tej mapy dalej nie znam, bo naprawdę, kurczę, nie ma czasu na nie grać i nie ma co ukrywać. Jęczmień. Jęczmień, jęczmień, a jest jakieś... Tu miał gdzieś chyba moje pole, nie? Dawid, Frankenstein. Kurczę, wiecie co? Nie pamiętam nikiedy. Ciebie. Czyli to jest moja pszeniczka. No dobra, czyli muszę jechać tą trasą. Wiem, zapomniałem, ale no wybaczcie, po prostu mówię, nie mam czasu na gierki przez ostatnie czasy. No, nie ma co ukrywać, na live to jest bardzo mało. Statystyki widzicie też na przykład to sypu się, postaram się jakoś to ograniczyć, bo po prostu nie mam czasu, gdzie te linki pójdą na komentarze, po prostu sobie coś chcę wystawić, żeby jednak ten film, kurczę, był na YouTube, mieliście to oglądać, no ale wiem, potem nie zaniedbuję ludzi, komentarze, wpisywania, po prostu mój czas jest naprawdę masakrycznie ograniczony. Był pierwszy tydzień, zobaczyłem, to będzie do domu, kolejny tygodnia, bo no, po prostu nauka i to wszystko, bo no, postaram się nie zawalić tego kanału, bo ten kanał no, jest świeży, nie ma co ukrywać. No ale też mówię, jak coś się stanie, to mówię, nie bójcie na mnie źle, ale to po prostu mówię, nie jest zależne ode mnie, że tak to mam po prostu zrobione. Ja tego nie ustalałem ani planu zajęć, ani tego wszystkiego. Jak mówię, ja nie mam porach, na przykład, nie wiem, klasa mechaniczna, bo też mam właśnie w mojej klasa mechaniczna, i po prostu nie mają, ale mówię, a ja jestem informatyczny, no i nie mam. Kurczę, denerwuję na przykład, jakbym nie mógł robić metrów większy. Mówię, ale tak, no i tak na dwa razy, no ale cóż, mniejsze. Słuchaj, no w kolejnym odcinku wreszcie no bizona przepalimy. Dostanie po garach, no i co? I polecimy właśnie z żniwami na tylko na czepola, mam nadzieję, że chciałbym. Choć dwa pola z czeskość na odcinku. No ale czy to będzie, mówię, zobaczymy, nie jest to po prostu zależne ode mnie. Ja wiem, cię gadam o wszystkim i o niczym, ale mówię, no chcę wam powiedzieć, co mnie dzieje w życiu. Co tam dalej będzie się działo w życiu. No i jak to będzie? Mówię, no kanał z Reala, co ty nie będziesz z Reala, bo mam ponagrywane dużo na zapas na po prostu z moich wyliczeń wyjdzie, że po prostu 6 filmy z tego roku z Reala no, w kolejnym, na początku w styczniu i lutym. Tak chyba się dałem spoko, nie będzie w ogóle przestojał się na Reala. Szagow jest z montowaniem, trzeba do naszych chęci, mówię, jestem zmęczony, po prostu potem montować film. Teraz mówię, jak jakiś film się zdarzy gość, to mówię z góry przyszedł, po prostu no chcę zmontować, ale po prostu no jestem wykończony, tak? A teraz mamy godzinę ile? Po 15, 15.17 i już zasypiam, a teraz nie pouczyłem się, mam kartkówkę i nic. Pojechałem nagrywać tu coś i tak to wyszło. Dobra. Lecimy na gospo, to wszystko stawimy, chyba nie kończyli, no bo pewnie jak dojdziemy na gospo 20 minut.
Ojeju, ciężko mam po te górki troszeczkę. O, zawsze na godzinie skaczę, aż za bardzo. Ja rozumiem, że skaczę, ale ona jakby, no... Tamta 28 takiego cyrku nie robi, no ale mniejsza. Ale kiedy tej samochodzie się pozbędziemy na pewno? Znaczy w powiedz będziemy się. Mi się wydaje, że kiedyś się przerob... Jezus Maria. Kiedyś się świątkę wyremontuje, da się do niej tura i tak dalej, no zobaczymy. To zależy od pieniążków. Mówię, zależy co zaleju na żniwach, bo mówię, na razie pieniędzy nie, nie będziemy mieli. A ceny... No jest trochę pszenica, albo to jest pierwsza pszenica, nie pamiętam, to jest 555, gdzieś około, za około 500 sprzedają, bo raczej tu cen na taką naprawdę... lepszych nie zgromadzimy. A dobra, się przyjeżdżam wprost. No i po prostu, no, trzeba będzie wytrzymać. Widzicie, no soja też jest, no, 5500. Jak na tej rzeczach po 714, zawsze zawsze sprzedaję po 2000, niech ma pomysł, mówię, no... Będziemy chyba sprzedali po takich cenach, jak są, bo no mówię, no, jak to są polskie realia, w Siemens nie ma co tu wymagać. A na tego przyskacza to nieco nakowałem, a starczyłem, spoko. Cieszy mnie ten fakt. Wiecie co, mamy 5 minut odcinka jeszcze. Polecimy... Tak, inaczej, nie planowałem tego. Polecimy i zagregatujemy tamto coś. Tamto coś, o co mi chodzi? Albo wiecie co? Stależować to? Nie no, bardziej jaką to polecić, to raczej agregat, tylko kurczę, no. Kurczę, gdzie jest agregat? No ja wiem, musimy go znaleźć. Nie, tu są te świnie, to wszystko tu nie będzie, tam jest beczka. Dobra, to będzie agregat, mi się wydaje, tak? Dobrze, myślałem, dobrze. Bierzemy 60, więc pisanie tego, bez pisanki brał. Słuchajcie, akcja na szybkość, teraz po prostu zagregatujemy to, bo łąki wolno, wiadomo, każdy połowę roku się wybrało, bo to tam nie wpływa na nic. Natomiast najwyżej w kolejnym, znaczy w kolejnym czekaniu, że też to posiemy na szybkości, że po prostu, no już będzie wolno coś po prostu, no tym polem gospodarować, tak? Bo to pole, no kurczę, no też kiepsko, że wiecie, no cały czas będzie, o nie będzie żadnej roli pełniło, tak? Teraz mówię, no to też trzeba by, no to już to trzeba będzie ogarnąć, no wiecie, no. Postaramy się coś to ogarnąć, dobra. No i co, gdyby się na agregat już wyremontowany, mówię, chciałbym, żeby po prostu mówię, maszyny, jak będzie czas i tak dalej, remontować. Dlaczego? No, że po prostu też fajnie wyglądało i były też, mówię, odcinki urmaicone. Ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzicie, normalnie agregacik, ma tyle lat, ale funkcja jest pełna, spokój, jakiś bomet, mi się wydaje. A ma jakiś agromet, mówię, nie pamiętam, myślałem się tam na starszych agregatach. Widzicie na nic, że nie trzeba natruć poprzekiem, spoko. No dzisiaj już takie akcje troszkę nietypowe, mów to zbiornie, bardzo się agregatowanie, ale będzie święty spokój, będzie wolno to inno pościać i będzie fajnie. Bo jednak się to spoko praca, czy spoko? No fajnie się sieje, bo to takie maka najbardziej. Ogólnie czy ja mam w ogóle silnik? Ja mam chapodaniaka. No, ej, serio? Ja mam silnik, nie pamiętam. Na pewno wspomniałem, czy mam jakiś silnik, ale mniejszą, większą. Jak widzieliście, mówię, mam nadzieję, że to jest takie poprawia, wiadomo, no przyszła, przyszedł rok szkolny, no i mało ludzi będzie na kanale, no nie ma co ukrywać. Ale tak się cieszę, że na pewno Michał ile ma, zwłaszcza w górę ma 1000 subskrypcji pod farmingiem, jeśli chodzi mi po prostu youtubera, to w typu farminga, nie jak ja nagrałem farminga reala. Więc mówię, no jak ja poszedł w górę, więc nie ma się co łamać, jest spoko. Natomiast będziemy dalej sobie ciszyć z tym kanalikiem. No i cyk. Widzicie, trochę ciężko, bo tu 60 gramy, to jest jednak, bo to rana na ostrąskie, bo to były ziemniaki, trzeba było same przykryć. Szkoda, że w tym agregacie nie da się osobno ściągnąć wałku. Widzicie, wałek by się brał, udało się, no się po prostu typowy drapak i typowy taki agregat, no fajnie by to było. Ja po prostu jakby dwa dostosowania, no ale cóż, no to już nie wymaga za dużo, no w sumie racja. Dobra, teraz lecimy, tak, oj. Przepraszam, nie chciałem. Nie typowo, po prostu zrobiłem sobie takie, takie jakby poprzeka. Takie coś, że po prostu by jakoś to było. Ja wiem, bro, też tak się zyska nie agregatuje, ale w sumie na takie małe łąki, znaczy takie małe kawałki pod łąkę, to ja bym to też brał tak byle jak to zagregatuje, żeby tylko po prostu było, bo tam jakoś mega na niebie to wpływało. Chociaż lepiej się przydał silnik talerzowy, tak siać łąkę, no ale będziemy się na naszym poznaniakiem. Gdzie mamy w ogóle poznaniak? Tak, prawie nie pamiętam, zobaczymy co sklep, bo jak ja nie mam silnika. To jest... O, mamy poznaniaka, dobra, mamy jakieś niemieckie poznaniaka, więc spoko, luz. No i cyk.
No więc co, ja wam dziękuję za odcineczek i wy się pozostawcie, a do kolejnego odcinka, na razie, cześć!